Na to lód. No i do bałka. No już to sobie. Premiera była wyjątkowa, udała się bardzo. Była wyjątkowa, bo była wyjątkowa publiczność, jeżeli autor z innego kraju, wielki człowiek pod tytułem Wacław Havel przyjeżdża na swoją premierę, ściąga za sobą ogon niezwykłych postaci. Był Wałęsa, był Mazowiecki, byli wszyscy przyjaciele jego z podziemia. Także było to niezwykłe zdarzenie towarzyskie też. Gdzie jest pani B? Pani B mi skinęła z pola. Ja zawsze się interesowałam teatrem takim, który ociera się o politykę. Nie chodzi mi o politykę wprost, o tak zwany teatr doraźny, dzisiejszy, żeby mówić o tym, czy Kaczyński lubi Tuska, a Tusk Kaczyńskiego. Nie, chodzi mi o to, żeby zastanawiać się w ogóle nad rolą polityki i nad sytuacją społeczeństwa, nad tym, jak my funkcjonujemy w świecie. Ta sztuka wydała mi się niezwykle, ta sztuka bardzo odpowiada temu mojemu myśleniu, bo ona w sposób, no od czapy trochę, bo to jest taki mrożek polski, pokazuje tragedię władcy, który odchodzi, odrywają go od fotela, odrywają go od jego luksusu, od jego domu, od wszystkiego tego, co mu się wydaje, że zrobił w życiu, nie zrobił nic. Autobiograficzna jest każda sztuka, która opiera się o, która jest napisana w oparciu o własne doświadczenie, o doświadczenie swojego życia, o przemyślenia, o obserwacje świata wokół, ale bardzo osobiste i bardzo własne. Jeżeli tak tą rzecz traktować, to oczywiście jest to sztuka autobiograficzna, a jeżeli w tradycyjnym sensie, to nie jest, jest to bardzo dalekie od tego, jakim był Havel politykiem. Może to było trochę tak, że zainspirowała mnie sytuacja kilku moich przyjaciół, reformatorów komunistycznych z 1968 roku, którzy na fali czystek zostali pozbawieni wszelkich funkcji, no i świat się im zawalił. I oni nie potrafili sobie z tym poradzić. No można, do mnie miał wpływ, Waś, Rodak, Jan Kot, polski filadelni, teoretyk. Kiedy przyszła nasza rewolucja, czy też rewolucja w cudzysłowie, to ja ten rękopis odrzuciłem, odłożyłem i myślałem, że go gdzieś wyrzuciłem. Myślałem sobie, że już ten temat w nowej sytuacji nie może interesować. A kiedy skończyłem moje urzędowanie na Hradzie jako prezydent, to nagle ten rękopis się znów pojawił. Okazało się, że uratowała go, przechowała go moja sąsiadka, która być może go gdzieś znalazła w koszu na śmieci. Sam ten temat został i właściwie te doświadczenia, które wyniosłem z polityki, które jakoś tam istnieją w tekście, to one są tylko, no, to są właśnie marginalne. Ten kształt tego i ten główny temat pozostał taki jak z poprzedniej sztuki, jak z tego poprzedniego tekstu, chociaż sam ten tekst, samego tekstu nie wykorzystałem.